Nie ma aktywności obywatelskiej bez środków działania. A tymi środkami działania jest pieniądz. I jak sobie pomyśleć tak, od kiedy nam w cywilizacji towarzyszy pieniądz, to od bardzo dawna, to jakieś tam 6-7 wieków przed Chrystusem. W związku z rozwojem handlu w obszarze Morza Śródziemnego pojawił się pieniądz w różnych formach. To były jakieś pręty metalowe, jakieś tam muszelki. No, zresztą w pierwotnych kulturach do dzisiaj ten pieniądz ma różne formy. I ten pieniądz wspierał to, co jest nazywamy dzisiaj wymianą handlową. Czyli w związku z tym, że się pojawił handel jako czynnik taki również, tak sobie myślę, twórczy dla rozwoju cywilizacji, to pojawił się pieniądz i też pojawił się kredyt, czyli dawanie, to oczywiście najpierw był kredyt kupiecki, dawanie towarów na zaufanie, jak kogoś znamy, to możemy wysłać, nawet tam wtedy 100 kilometrów było odległością bardzo dużą i wysyłamy mu towar, wiemy, że on nam zapłaci prędzej czy później, że odzyskamy nasze zaangażowane środki. Tak naprawdę pierwociny wzajemnościowego podchodzenia do życia społecznego, to tak sobie myślę, że to są pierwsze gminy chrześcijańskie. To jest słabo opisane, literatura jest niewielka, ale samo to, że chrześcijaństwo dawało szansę, czyli dawało perspektywę ludziom, którzy właściwie no łatwiej biednemu wejść do nieba niż bogaczowi ten przez ucho gielne. A tak naprawdę to spółdzielczość kredytowa zaczęła się oczywiście z rewolucją przemysłową. Czyli najpierw to były jakieś takie inicjatywy na początku jednak charytatywne w Anglii, gdzie różni ludzie wpadli na pomysł, że właściwie tym robotnikom trzeba by jakoś, w związku z tym, że wszystkim nam się poprawia, to im też coś się należy. I wtedy zaczęły powstawać takie pomysły jak kasy wzajemnej pomocy, kasy przyjaźni, zabezpieczenia od wypadków. Także wiąże się to z początkiem ubezpieczeń wzajemnych, czyli że wszyscy razem wzajemnie deklarowaliśmy się poprzez wkład pieniężny, na przykład w wypadku pożaru, że pomożemy temu, któremu się przytrafiło nieszczęście i się spalił. Ale do rzeczy. Spółdzielczość kredytowa właściwie wywodzi się z dwóch źródeł i ma, jak zresztą większość rzeczy, które dotyczą rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego, przyszły do nas z Niemiec. W Niemczech w połowie XVIII wieku zaczęły funkcjonować dwa modele spółdzielczości kredytowej, tak można powiedzieć. To oczywiście nie jest czyste, bo to na przykład w wypadku sędziego Szulcego z Delitz, na północ od Lipska, to była oferta wzajemnego kredytu dla rzemieślników, dla dobrych kupców, drobnych kupców, czyli dla właściwie niższej klasy mieszczaństwa. W tym samym czasie Raiffeisen robił to samo na wsi, czyli też wymyślił, jak mogą sobie włościanie, jak to ładnie przed wojną się pisało, czyli jak mogą rolnicy wzajemnie się wspomagać, żeby rozwijać samych siebie, rozwijać własne gospodarstwa rolne i polepszać swój byt. W Polsce, jak Państwo doskonale wiecie, tu jest patron całego ruchu spółdzielczych kas, Stefczyk, który właśnie skopiował bez specjalnych innowacji model Raiffeisena na grunt polski, co nie oznacza, że nie było innych pomysłów. Inne pomysły w Polsce były. Niektóre
Niektóre miały charakter charytatywny, tak jak na przykład jeden z hrabiów zamojskich wymyślił sobie taką kasę samopomocową, oczywiście na swoich włościach, bo to najłatwiej, która się nazywała karbonarka, co oznacza no, skarbonka kościelna, i która miała takie znaczenie właściwie nie tyle samopomocy, co miała pomagać ludziom, którym się trafiło nieszczęście, czyli właściwie nie wiadomo, czy to była instytucja ubezpieczeniowa, czy pożyczkowa. I Franciszek Stefczyk, nasz patron w Galicji założył kilka kas. Natomiast nie chciałbym się zatrzymać tylko na osobie Franciszka Stefczyka, który jest w związku z tym, że nasz ruch ma go za patrona i on jest jak gdyby promowany w związku z tym, ale też warto wymienić kilka innych nazwisk. Takie nazwiska to ksiądz Wawrzyniak z Wrześni, który był patronem i prezesem Związku Spółek Zarobkowych, wzorowanych raczej na modelu właśnie sędziego Szulcego z Delic niż Stefczyka, ale no wybitna postać. Warto też wspomnieć o pewnych elementach samopomocy finansowej, w czymś, co się nazywało Rzeczpospolita Sztabińska. I warto wspomnieć o osobie mało w Polsce znanej i mało opisanej, o Karolu Brzostowskim. Sztabin jest w dzisiejszym województwie podlaskim, jak dobrze kojarzę, to gdzieś tam w stronę Białegostoku. I tam była fabryka, za dużo powiedziane, jednak manufaktura i Karol Brzostowski swoich chłopów pańszczyźnianych uwolnił i namówił ich właściwie do założenia spółdzielni. Tak naprawdę to była spółdzielnia, zresztą świetnie funkcjonująca. Oczywiście to był no, eksperyment innowacyjny, który niestety nie został powszechnie przyjęty w Polsce. Druga połowa XIX wieku. Tyle o historii, o naszych źródłach. Znaczy wstydzić się nie mamy specjalnie czego, bo mimo tego, że na przykład rozwój gospodarczy Anglii wyprzedzał nas o 2 stulecia co najmniej, tak sobie myślę, jak w Anglii rodził się kapitalizm, to wybitni Polacy te idee próbowali przeszczepiać na polski grunt stosunkowo wcześnie. Próbowali to. Oczywiście to miało charakter innowacji społecznej i miało z natury tego rzeczy charakter ograniczony. No i mamy kłopot polegający na tym, że po II wojnie światowej Polska ma ograniczoną jednak suwerenność i spółdzielczość zostaje niestety upaństwowiona w Polsce. Dotyczy to wszystkich elementów spółdzielczości. Potem przychodzi rok 90. I przez przypadek, to też chcę wyraźnie powiedzieć, bo to jest, być może Państwa zainteresuje, Grzegorz Bierecki wówczas współpracował ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, który tak naprawdę zarządzał Związkiem Zawodowym Solidarność, bo Wałęsa już myślał o tym, żeby zostać prezydentem. I Grzegorz Bierecki w zastępstwie Lecha został wysłany do Stanów Zjednoczonych i poznał, na jednej z konferencji poznał ludzi ze związków kredytowych, czyli z amerykańskich skoków. No i taka jest historia i amerykańskie związki kredytowe wyłożyły pieniądze na uruchomienie w Polsce ruchu spółdzielczych kas. I moja ocena, być może nieobiektywna, bo jestem związany z ruchem skoków od, tak jak powiedziałem, od 1994 roku, jest taka, że to jest tak naprawdę jedyna sensownie wykorzystana pomoc zagraniczna. Bo teraz mamy 2,5 miliona członków w spółdzielczych kasach. Ich model oczywiście przyjęty wówczas i taki, jaki się kształtował, jest do dyskusji, ale jak ja sądzę, specjalnie nie było wyjścia.
Sektor spółdzielczy ma to do siebie, że jeżeli się nie zaangażuje dużej liczby członków spółdzielców, to on przestaje być wydolny gospodarczo. Stąd też to, co niektórzy pewnie z Państwa mają w głowie, no a kasa Stefczyka to ma tam już tam z 800 tysięcy członków, to znaczy jaka tam jest więź spółdzielcza. No oczywiście, że ona jest taka, i na ile chcą spółdzielcy. Natomiast ze względów gospodarczych, finansowych, to jest niezbędne, żeby kasa Stefczyka mogła świadczyć usługi takie, jak świadczą banki komercyjne, bo ja na przykład mam rachunek w Skoku Stefczyka i ja korzystam z tego rachunku przez internet. I co się okazało, że kasa Stefczyka wprowadziła to wcześniej niż wiele innych silniejszych kapitałowo banków komercyjnych. Teraz jesteśmy w ciekawym czasie, bo wchodzą w życie nowe regulacje ustawowe związane z nadzorem. Od końca, nie pamiętam daty, ale za chwilę spółdzielcze kasy zostaną poddane nadzorowi państwowemu i nie jest prawdą, że model skoków, który został ukształtowany, od początku przewidywał brak takiego nadzoru. Nadzór samorządowy, dobrze to pamiętam, bo wtedy pracowałem nad tą ustawą, wziął się z tego, że pierwotnie nadzór miał sprawować minister finansów. Ale ówczesny wiceminister, jak ja to pamiętam dobrze, wiceminister finansów, pan Ryszard Pazura powiedział, że jak się będziemy przy tym upierać, to koalicja, wówczas PSL-u i SLD, po prostu w drugim czytaniu tą ustawę odrzuci i nie będzie żadnej ustawy o spółdzielczych kasach. Czyli mamy przyjąć w trakcie prac komisji, w związku z tym, że organy państwowe powiedziały, że nie chcą tego nadzoru, to nadzór został ukształtowany w sposób samorządowy, czyli Kasa Krajowa, będąca spółdzielnią osób prawnych szeregowych skoków, sprawuje nad nimi nadzór. Także im pomaga i również gwarantuje poprzez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, gwarantuje wypłatę depozytów do kwoty 100 tysięcy euro. Zresztą warto powiedzieć, że jak pierwsze sygnały kryzysu przyszły z zachodu, to skoki pierwsze podniosły sumę gwarancyjną depozytu do 100 tysięcy euro. Banki zrobiły to pół roku później. I jesteśmy w takim sytuacji, że nowe regulacje ustawowe, oprócz tego, co nas czeka w związku z państwowym nadzorem, to otwiera się również szansa na wspieranie inicjatyw obywatelskich. Czyli od listopada spółdzielcze kasy będą mogły przyjmować do swojego grona i kredytować, obsługiwać finansowo organizacje pozarządowe, spółdzielnie. Być może to jest ten element, który pomoże w szybszym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Bo można sobie wyobrazić sytuację, że duża kasa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, taka jak Stefczyka, na przykład przyjmuje grupę członkowską pod tytułem Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, zapewniając im to, co jest niezbędnie do życia potrzebne we współczesnym świecie, czyli płynność finansową. Nie mówiąc o tym, że oczywiście no, będzie miało to też jakiś. To jest oczywiście duży eksperyment i ja sam jestem ciekawy, jak to zadziała. To jest oczywiście, żeby było jasne i te przepisy ustawowe są akurat, wynikają z inicjatywy naszej, skokowskiej. To myśmy chcieli od dawna, jak powstawała ustawa o spółdzielniach socjalnych, to pamiętam dobrze, że też była propozycja, żeby spółdzielcze kasy mogły kredytować spółdzielnie. Jak Państwo doskonale wiecie, po roku działalności, kiedy spółdzielnia socjalna jest dotowana, potem robi się problem, bo rok to jest za mało, żeby się utrwalić w działalności gospodarczej. Na to potrzeba, wszyscy o tym dobrze wiedzą, którzy się zajmują przedsiębiorczością, że to potrzeba 3 lata, żeby się na rynku jakoś ulokować. No i myśmy chcieli, no to właśnie z dobrej woli, no właśnie środki są zgromadzone. Ludzie w skokach oszczędzają. Jest troszkę tego polskiego kapitału, który można było wykorzystać właśnie dla chociażby dla takiej inicjatywy.
poprawiającej sytuację na rynku pracy, natomiast no, pamiętam, że zostaliśmy potwornie zaatakowani. To patrzę na Adama Sandauera i to, co Adam mówiłeś wczoraj, to mi się przypomina tak, że właściwie nie wiadomo z jakiego powodu zostaliśmy zaatakowani, a właściwie dlaczego skoki? Co? Sytuacja jest taka do dzisiaj, że na moje oko spółdzielnie socjalne nigdzie nie dostaną kredytu. No bo kto da, że tak powiem, kredyt kilkunastu osobom, którzy są, wychodzą z wykluczenia? No to znaczy, jak ja bym był analitykiem bankowym, też bym nie dał. No właściwie dlaczego miałbym dać? Czyli pewne mechanizmy ustawiania sytuacji przeciwko spółdzielczym kasom no zadziałały jak zadziałały. Mamy na to wpływ tylko taki, że możemy naszą aktywnością obywatelską, być może wspomaganą teraz przez możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego w spółdzielczych kasach, no że może będzie nam troszkę łatwiej. Ja chciałem, żebyś jeszcze powiedział parę słów więcej na temat tego, czym skoki różnią się od tak zwanych normalnych banków, czy może należało powiedzieć nienormalnych banków, bo przecież wokół skoków na przykład prowadzona jest działalność społeczna, taka po prostu finansowana z tych spółdzielczych środków. Poza tym skoki, jeśli się nie mylę, są też chyba obecnie jedyną instytucją taką finansową, która oferuje możliwość, lub jedną z niewielu, która oferuje możliwość etycznego inwestowania. I chciałem parę słów o tych jeszcze właśnie różnicach pomiędzy tym, że pieniądze możemy ulokować w banku zwykłym i w banku spółdzielczym, w kasach kredytowo-oszczędnościowych. Od razu powiem, że co do kwestii etycznego inwestowania, to no, rynek finansowy daje mało możliwości do tego, żeby ulokować czyjeś oszczędności etycznie. Oczywiście to hasło etycznego inwestowania z hasłem reklamowym. I tu akurat się, natomiast jeżeli chodzi o całą filozofię, to tak jak wszystkie spółdzielnie, spółdzielcze kasy są spółdzielniami. I każdy, kto się przychodzi do skoku, zapisuje się, jest współwłaścicielem. Oczywiście, jeżeli przychodzi do kasy Stefczyka, która liczy tam 800 tysięcy członków, no to musi mieć świadomość, że jego głos jest jeden z 800 tysięcy i taki ma wpływ na. To jest tak samo mniej więcej, jak mamy wpływ na wybór władz publicznych. No mamy tyle siły, ile w kartce wyborczej. No, ewentualnie gnoja możemy skreślić po 4 latach. Nie? Natomiast wydaje mi się, że skoki stoją trochę przed takim. No, ja mam nadzieję, że uda się uruchomić finansowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni i że skoki znajdą swoją rolę. Różnica jest tylko taka, że z tego co wiem, to przeciętnie biorąc, lokata w spółdzielczych kasach jest oprocentowana 1% więcej niż w bankach komercyjnych, a kredyt jest o ten 1% tańszy. Znaczy to nie jest obalające, ale to tak naprawdę tak się ułożyło historycznie. To nie ma cudów, no. Zbieramy pieniądze od ludzi, mamy je komuś sprzedać. I spółdzielcza kasa ma to do siebie, że sprzedajemy je sami sobie tak naprawdę. Ja troszkę żałuję, że polskie państwo postanowiło objąć państwowym nadzorem spółdzielcze kasy, bo tak naprawdę to ja sobie myślę tak, że po pierwsze spółdzielnia jest prywatna. Ja jestem członkiem kilku kas. Nawet ja, jak wyszedłem z parlamentu, doszedłem do wniosku, że ja właściwie no, jak promowałem coś w parlamencie, to trzeba założyć jakąś spółdzielczą kasę. I wspólnie z przyjaciółmi założyliśmy spółdzielczą kasę w Gdańsku, która się nazywała Merkury. Więź organizacyjną dla tej kasy zapewniało Stowarzyszenie Kupców. Niestety po roku okazało się, że kupcy niekoniecznie chcą w tej formule funkcjonować samopomocowo, żeby sobie finansować działalność. Musieliśmy podjąć decyzję, że przejmie nas inna, większa kasa. Bo to jest na dzisiejsze warunki, żeby spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa musiała w miarę dobrze funkcjonować, to trzeba 10 tysięcy członków co najmniej. I to też ona funkcjonowałaby w ograniczonym zakresie.
czyli podstawowe usługi, czyli rachunek, lokata, prosta pożyczka. Głos ulicy, portal Głos ulicy, Izabela Litwin. Proszę pana, ja mam takie pytanie. To są pieniądze zgromadzone. Trzeba najpierw zrozumieć, że kasa i bank spółdzielczy to są dwie różne instytucje, prawda? I ja nie wiem, czy wszyscy na sali są tego świadomi. Druga rzecz to jest to, że ponieważ państwo nie możecie udzielać kredytów, tylko możecie udzielać pożyczki, bo nie jesteście bankiem, w związku z tym u was pieniądz powinien być tani. Natomiast u was pieniądz nie jest tani. Kasy Stefczyka powstały z kas, które istniały w zakładach pracy i one były kasami zapomogowo-pożyczkowymi i to były kasy bezodsetkowe, bezprocentowo się to pożyczało i ta idea jak gdyby złączenia tych kas zapomogowo-pożyczkowych, dawnych socjalistycznych, w kasę, którą w SKOK, ona została moim zdaniem wypaczona, dlatego że po pierwsze depozyty są oprocentowane niewiele wyżej od tego, co jest w bankach, a po drugie kredyty są bardzo drogie. W dodatku, wie pan, zarobek, który ma SKOK na tej różnicy, ponieważ nie musi się dofinansowywać, bo to są środki własne wszystkie, ten zarobek wydaje mi się, że chyba jest nadmierny. I dlatego ja nie jestem wcale zachwycona SKOK-iem. Dziękuję bardzo. Czy oczekuje pani ode mnie odpowiedzi, że to, że pani nie jest zadowolona z tego, że jest pani członkiem spółdzielczej kasy, to nic na to nie poradzę. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Solidarności, kłaniam się nisko. Ja zaprzeczam temu, co pani mówi, bo Stocznia Gdynia, w której pracowałem wcześniej, była jedną z pierwszych czterech kas w Polsce, właśnie kas Stefczyka. Zakładaliśmy ją wspólnie z pracodawcą, bez ruszania kasy zapomogowo-pożyczkowej. Ona dalej funkcjonuje. Oczywiście tak. Mało tego, nie ma już. Mało tego, wynegocjowaliśmy z pracodawcą do układu zbiorowego ekstra etaty na funkcjonowanie tej kasy. Także przynajmniej w naszym przypadku i myślę, że w przypadku innych firm na Wybrzeżu nie odbywało się to równolegle z likwidacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Dziękuję, tyle na razie. Nie, to nigdzie, z tego co wiem, to nigdzie nie było tak, że spółdzielcze kasy przejmowały środki zgromadzone w kasie zapomogowo-pożyczkowej. To zawsze była odrębna inicjatywa. Zresztą chcę przypomnieć, że pierwsze kasy funkcjonowały na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Jeżeli można, ja chciałbym zwrócić uwagę, że w naszej trzeciej RP całą działalność gospodarczą próbowano lansować na zasadzie spółek, czy to akcyjnych, czy z ograniczoną odpowiedzialnością, zapominając w ogóle o prawie spółdzielczym, o prawie opartym na połączeniu pracy z własnością. I to, co udało się w trzeciej RP zbudować na bazie prawa spółdzielczego, funkcjonuje, proszę państwa, jak najlepiej. Są tego typu przykłady. Tego typu przykładem jest oczywiście kasa Stefczyka. Żena potykała się na kolosalne opory, to wszyscy widzimy, to wszyscy wiemy, ale nie tylko ta spółdzielnia, wiele innych. Także ja myślę, że tak naprawdę należy cieszyć się i oklaskami nagradzać dorobek tej grupy kapitałowej, trudno nazwać grupą kapitałową tej spółdzielni, że mimo przeciwności politycznych, gdzie chodziło tak naprawdę o to, żeby pieniądz rządził, a nie praca, że udało się coś takiego stworzyć. Ale myślę, że trzeba powiedzieć jedno, proszę państwa, prostą rzecz. No, dobrze, że tego typu spotkania się odbywają, dobrze, że czegoś się uczymy, że wiemy, że prawo spółdzielcze w sensie kasy zapomogowo-pożyczkowej może funkcjonować, że przynosi jakieś efekty. Proszę państwa, no chwała tak naprawdę Kasie Stefczyka, że pomaga obywatelowi, że wspiera ruchy społeczne. Im więcej tego typu inicjatyw, tym lepiej. Przepraszam, to jest laurka z mojej strony, ale trudno inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogę jeszcze jedno zdanie? Znaczy, możemy mieć do czynienia w związku z wprowadzeniem nadzoru państwowego, który obejmuje nie tylko kasę krajową, ale także szeregowe spółdzielcze kasy zrzeszone w kasie krajowej, że możemy mieć do czynienia z czymś, co się nazywa szokiem regulacyjnym. To znaczy, w tej chwili, po wejściu w życie nowej ustawy, to Komisja Nadzoru Finansowego będzie tak naprawdę kreowała zarządy tych spółdzielczych kas, bo to Komisja Nadzoru Finansowego będzie wyrażała zgodę na powołanie prezesa. Czyli tak,
prywatni ludzie, którzy włożyli swoje pieniądze do spółdzielczej kasy, tak jak ja do kilku kas włożyłem, będą musieli się zapytać organu państwowego, czy ten człowiek, którego my chcemy na prezesa, może być tym prezesem. Jak znam życie i doświadczenie, troszkę doświadczenia mam także z sektora bankowego, bo na początku lat 90. wspólnie z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego byliśmy inicjatorami założenia Banku Własności Pracowniczej, który miał służyć promowaniu czegoś, co się nazywało wtedy akcjonariatem pracowniczym, to znaczy chcieliśmy umożliwić pracownikom stworzyć możliwość wykupywania własnych fabryk na kredyt. To się udało w kilku przypadkach, one, te firmy zresztą nieźle funkcjonują. Takim przykładem jest Wawel Kraków na przykład, który został spółka pracownicza przy pomocy Banku Własności. Powstała, teraz to jest spółka giełdowa i oczywiście kto inny jest właścicielem, ale nam chodziło o to, żeby w tak zwanym okresie transformacji, żeby popatrzeć różnym facetom na ręce, żeby nie można było, krótko mówiąc, ukraść fabryki. Oczywiście z przyczyn politycznych zamiary były większe, Bank Własności Pracowniczej swoją misję spełnił śladowo. W tej chwili jest częścią grupy kapitałowej Nordea, bo to takie kolejne przejmowania banków związane tam z integracją europejską i z wymogami kapitałowymi spowodowały to, że trzeba było, że trzeba było ten bank sprzedać obcemu inwestorowi. No ale to też władze państwowe wykreowały sytuację, kiedy bank, który zawsze miał najlepszy współczynnik wypłacalności, nie wiem, czy państwo wiecie, co jest współczynnik wypłacalności, to jest stosunek depozytów do udzielonych pożyczek. I zawsze pilnowaliśmy, żeby w Banku Własności Pracowniczej ten współczynnik wypłacalności był najwyższy w kraju. Mimo tego pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, dzisiejsza prezydent Warszawy, wówczas prezes NBP, na 3 lata przed wejściem do Unii Europejskiej postawiła wymóg kapitałowy, którego nie mogliśmy przekroczyć. Chcieliśmy zgromadzić krajowe jakieś, namówić jeszcze jakieś przedsiębiorstwo. Niestety w Polsce pieniędzy jest mało. Musieliśmy sprzedać się duńskiemu bankowi Unibank. Po miesiącu okazało się, że Unibank to jest Nordea. Tak powiem, nie mieliśmy w ogóle świadomości, że sprzedajemy firmę, w której dużo pracy włożyliśmy, także takiej promującej aktywność obywatelską na poziomie przedsiębiorstwa. No ale trudno. No. To są gorzkie słowa, mam takie poczucie, natomiast nie czuję się, że to były zmarnowane lata. Myślę sobie, że mimo wszystko warto przyjeżdżać na Festiwal Obywatela, warto aktywność obywatelską wspierać wszelkimi możliwymi sposobami. Dziękuję, Michał. Dostałem 2 pytania z Niemiec i uważam, że warto jeszcze byłoby usłyszeć na nie odpowiedź. Pierwsze pytanie brzmi, co się dzieje z zyskiem uzyskanym z pożyczek i kredytów? No już wiemy, że tylko... Nie podlega podziałowi, jest wzmacnia kapitał zapasowy, czyli w istocie wspiera bezpieczeństwo depozytów. I drugie pytanie o praktyczne różnice między spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, a bankami spółdzielczymi. Różnica jest taka, że spółdzielcza kasa oferuje usługi wyłącznie swoim członkom. Bank spółdzielczy nie ma takiego ograniczenia. Bank spółdzielczy ma swoich udziałowców, spółdzielców, ale może udzielać kredyty każdemu, przyjmować depozyty od każdego. To zresztą było na początku lat 90. było dużym problemem, bo niektórzy prezesi banków spółdzielczych sobie pohulali. No. Kolegom porozdawali kredyty i trzeba było państwowe pieniądze. Z tego co pamiętam, na wsparcie systemu banków spółdzielczych w ustawie budżetowej z 1994 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, trzeba było 700 miliardów złotych przeznaczyć na wsparcie, żeby system się nie zawalił po prostu. No, bo to zawsze nieodpowiedzialne działanie. Instytucja finansowa powinna mieć tyle kapitałów, na ile prowadzi szeroką działalność. Ostatni głos jeszcze. Tak
jak ogólnie jestem bardzo zainteresowany kwestiami spółdzielczymi, tak tutaj no niestety muszę sceptycznie dość podejść do takich twierdzeń, że i lokaty są wyżej oprocentowane, kredyty są niżej oprocentowane, no to jak to się dzieje, to może trzeba, może te nasze komercyjne banki po prostu coś źle robią, że nie potrafią takich warunków zaoferować, bo gdzie tu jest różnica w modelu, tak? Różnica w modelu jest, że spółdzielcza kasa nie jest nastawiona na zysk. Nie, proszę pana, różnica jest taka, że bank może udzielać kredytów, a państwo kredytu udzielać możemy nie możemy udzielać kredytów, tak? Nie, kredyty nie są udzielane nie, ze środków własnych. Trzeba rozróżnić między pożyczką i kredytem. Tylko banki mogą udzielać kredytów nieprawda. I banki udzielają, proszę pana, i banki udzielają kredytów z pieniędzy pustych, z pieniędzy, które po prostu są tworzone. Nie ma pani U was racji. Nie ma takiej możliwości, bo wypożyczacie tylko z depozytu. Nie ma pani racji, ponieważ różnica między pożyczką a kredytem jest grubsza taka, że kredyt jest udzielany na konkretny cel, a pożyczka dla konkretnej osoby. Nie, proszę pana, absolutnie się z tym nie zgodzę, bo w przeciwnym razie... będziemy się spierać na poziomie definicji. No właśnie, chyba tak. Dziękuję.